9 lipca wspominamy świętą Weronikę Giuliani, dziewicę. Urszula urodziła się 27 grudnia 1660 roku w Marcatello, w zamożnej rodzinie Marcini. Kiedy miała zaledwie 5 lat, umarła jej matka. Sakrament bierzmowania otrzymała w 7 roku życia. 3 lata później została dopuszczona do pierwszej komunii świętej, pragnąc oddać się Panu Jezusowi całkowicie na służbę jako żertwa ofiarna za grzechy ludzkie, wbrew woli ojca wstąpiła do kapucynek w Città di Castello. Przyjęła wówczas imię Weronika. W rok potem połączyła się z zakonem ślubami. W zakonie przeszła wszystkie stopnie w hierarchii, od furtjanki, kucharki, szatniarki, pielęgniarki, zakrystianki, mistrzyni nowicjuszek, aż po urząd Ksenii. Mistrzynią była przez 33 lata, Ksenią przez 11 lat. W kontakcie z siostrami była życzliwa, wobec siebie wymagająca i surowa. Weronika wyróżniała się wielką delikatnością sumienia, lękała się nawet najmniejszej przewiny i każdą opłakiwała hojnymi łzami. Ze swoich ułomności zwierzała się publicznie. Surowa dla siebie, była delikatna i zatroskana o siostry, zwłaszcza chore. Umiała rozbudzić tak wielkiego ducha gorliwości, że siostry rywalizowały ze sobą w obserwancji zakonnej. Była surowa i wymagająca w zakresie kultywowania cnoty ubóstwa franciszkańskiego, ale równocześnie była matką dbającą, by siostrom nie brakowało niczego, co konieczne. Cierpiała wiele, nie tylko z powodu zadawanych sobie pokut, ale również z powodu często nawiedzanych ją dolegliwości i chorób. Do tych fizycznych cierpień doszły o wiele boleśniejsze cierpienia duchowe, oschłości, stany opuszczenia i osamotnienia duchowego. Wszystko to Weronika znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Pan Jezus pocieszał ją także darem ekstaz i widzeń nadprzyrodzonych. Spowiednik nie rozumiał jej stanów. Poczytał je za swego rodzaju opętanie szatańskie, za symulację, by uchodzić za świętą. Doszło do tego, że zakazał jej przystępować do komunii świętej, a jej sprawę oddał nawet do rozstrzygnienia kongregacji świętego oficjum. Na te jawne już prześladowania Weronika odpowiadała tylko pokornymi słowami. Krzyże i męki są radosnym darem dla mnie z Bożej ręki. Wszystkie te cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, by ich ratować od wiecznego potępienia. W 1694 roku Weronika przeżyła mistyczne zaręczyny i zaślubiny z Chrystusem. Dnia 5 kwietnia 1697 roku, Wielki Piątek, otrzymała dar stygmatów. Na jej prośbę po 3 latach stygmaty zniknęły, ale cierpienie ran Chrystusa pozostało. W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do męki pańskiej miała otrzymać w swoim sercu wyryte znaki tej męki. Po długiej i bardzo bolesnej chorobie Weronika zmarła w opinii świętości 9 lipca 1727 roku, w wieku 67 lat. Do chwały błogosławionych wyniósł ją papież Pius VII w roku 1802, a do chwały świętych papież Grzegorz XVI w roku 1839. Z polecenia późniejszych spowiedników Weronika zostawiła cenny dziennik swojego życia, w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia. Zachowały się także jej listy i poezje. Módlmy się. Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę, dziewicę, znamionami męki Twojego Syna. Spraw przez jej przykład i wstawiennictwo, abyśmy upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu objawienia się Jego chwały, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.